początek walki był ciężki dla ciebie, próbowałeś od razu wejść w nogi, natomiast odbiłeś się trochę od Denisa. Czy myślisz, że brakło tej takiej konsekwencji, żeby jednak spróbować go dopchnąć do siatki, bo jednak fizycznie on bronił te próby sprowadzeń? Na pewno, że tak, wiesz, ja też jestem raczkującym zawodnikiem w tym sporcie, zajmuję się tym dopiero 2 lata, więc ja zaczynając tą całą przygodę, może inaczej, zaczynając tak na 100% tą przygodę rok temu, bo tak, wiesz, stwierdziłem, że naprawdę chcę to robić, gdzieś w głowie sobie to ustawiłem, że przyjdzie kiedyś ta porażka i co wtedy, nie? I wtedy pamiętam, że obiecałem sobie to, że jeżeli gdzieś ta noga się potknie, weź mi tego skunksa stąd, jeszcze ta noga się, nie ciebie skunksa, tylko ten mikrofon, żeby się nie obraził. Już jeden wpierdol mi cię wystarczy. To, że przyjdzie kiedyś jakiś upadek, no i człowieka moim zdaniem poznaje się po tym, jak potrafi wstać z tego upadku, a nie tylko iść do przodu cały czas. To jest też kwestia taka, że ty nie wybrałeś sobie, bo Denis jest bardzo dużym wyzwaniem, to jest zawodowiec, który wchodzi do freak fightów, walk na gołe pięści, natomiast to jest bardzo duże wyzwanie, więc ta drabinka była bardzo wysoka, więc co teraz bym zapytał, czy teraz bardziej zestawienie z zawodnikami freakowymi, czy jednak dalej wysoki poziom, jeśli chodzi o tych przeciwników? Wiesz co, ja nie jestem matchmakerem ani wiesz, ja mam genialny sztab trenerski Marcina Bandla, Jacka Żelazko. Oni są od tego, żeby gdzieś tam ustalać to wszystko. Wiem, że tutaj trochę ci trenerów zawiodłem, bo liczyli na pewno na więcej. Jedyne, co mi pozostaje, to przeprosić wszystkich moich kibiców, tych, którzy za mnie trzymali kciuki. Nie takich kibiców, prawdziwych kibiców. Prawdziwych moich kibiców, prawdziwych fanów. Słuchajcie, no, życie toczy się dalej, teraz nie wyszło. Wyjdzie następnym razem, wyciągnę wnioski z tej porażki, na pewno dobrze odrobię lekcje. Będę łatał te dziury, które były, było ich na pewno masę, no ale co no, toczy się wszystko dalej, nie? Ale ja ci powiem tak, głowa do góry, bo generalnie ja widziałem nawet podczas tego pojedynku, że ty nawet w stójce w tym momencie złapałeś troszeczkę pewności siebie, że powiem ci, nie, to nie był krok w tył, tylko ty chciałeś jednak walczyć dalej. Powiem ci tak, jeżeli bym obejrzał tą walkę i zobaczył, że u mnie brakuje charakteru, to ci mogę to obiecać, żebym przestał to robić, bo mogę gdzieś popełnić błąd w zapasach, mogę gdzieś mieć dziurawą stójkę, mogę gdzieś w grapplingu coś zrobić, ale jeżeli by mi brakło charakteru, to bym stwierdził, że po prostu się tego nie nadaje. Co Marcin powiedział, te pierwsze słowa takie w szatni? Po prostu no ja gdzieś tam też nie ukrywam relacje, mam tutaj z trenerami przyjacielskie, więc to też nie jest taka relacja trener-zawodnik, gdzieś tam no, są ze mną cały czas i za to jestem bardzo wdzięczny, bo potem się prawdziwie poznaje prawdziwych przyjaciół, że kiedy upadasz, to są z tobą, a nie tylko jak jest dobrze. Okej, Konrad, ja zapytam jeszcze, bo ostatnio mówiłeś też o walce z Wielkim Bu. Był jest troszeczkę mniej doświadczony, teraz porażka, powiedz mi, czy ty widzisz tą walkę w przyszłości? Wiesz co, na razie wydaje mi się, że na ten moment nie jest czas, żeby wybierać sobie rywali. Teraz jest czas, żeby troszeczkę odpocząć, ochłonąć po tym wszystkim, przeanalizować to wszystko, co było złe i dopiero potem będziemy szukali następnych zestawień. Okej, kiedy chciałbyś wrócić? To też nie jest do mnie pytanie, wszystko zależy od federacji. Bo gdzieś tutaj podpisywałem aneks w kontrakcie, że o jedną walkę jeszcze więcej, więc na pewno wydaje mi się, że fajnie mnie jeszcze zobaczycie. Czy jak przepracujesz już odpowiedni okres czasu, widziałbyś taki rewanż ewentualny z Denisem Labrygą? Też nie jest ten moment, by się wydaje, że odpowiadasz na to pytanie, bo tak jak mówię, nie widziałem walki, nie analizowaliśmy tej walki jeszcze, bo nie jest na to czas. Troszeczkę chłoniemy, zobaczymy, co tam było nie tak i będziemy myśleli, co dalej. W takim razie bardzo Tobie dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że jak najszybciej wrócisz do treningów i do siebie i dzisiaj. Mimo tego spędzisz ten czas najlepiej, jak potrafisz. No, dziękuję bardzo, ja wracam za tydzień. Co by się nie działo, tak powiedziałem. Za tydzień wracam do treningów i zapierdalam dalej. Głowa do góry na pewno, bo powiem Ci szczerze, walka naprawdę z mega trudnym rywalem, więc naprawdę możesz być z siebie dumny. Dumny z siebie nie jestem, dumny był, jakby wygrał, ale aczkolwiek fajnie, że tak każdy mówi, że nie było źle, więc dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki.